Spotkajmy się. Spotkajmy się w połowie drogi jakiejś ładnej. Otóż pan Waldemar Warchoł, nasz felietonista, zatytułował dzisiejszy swój przekaz dzwony dzwoneczki. Dzwon, dzwon. Jaki to no, może nie być wiem, dzwon? Ja teraz mi się kojarzy dzwonik z Notre Dame, ale nie wiem, no dobra. Dzwony, dzwoneczki. Ale myślę, że o innych dzwonach będzie mowa. Właśnie. Witam. Tak jakoś się złożyło, że ostatnio byłem świadkiem kilku dzwonów, w sensie stłuczek. Lub jechałem niedługo po takich zdarzeniach. Ten ostatni wypadek to nawet dość poważny był, bo zginęło trochę trzody chlewnej. Słyszał pan, że naczepa się tak, przewróciła tak, i świnki się rozpierzchły. I jeszcze był apel, żeby je łapać. No apel. Tak, ale myśli pan, że taki rolnik odda taką świnkę, jak ją złapie? No myślę, że tak, bo one są okolczykowane, są oznaczone. Ma pan rację, czyli to nie tak, że taka nie, tam bezimienna sobie świnka. Połapie. Chyba, że od razu ubije i tak dalej. Nie. Dobrze, niech żyją zwierzęta. Dzwonek, tak? Tak, choć gdyby przyczepa, która wyrwała się od ciężarówki, poleciała w drugą stronę, byłoby tragicznie w skutkach. Co gorsze, dwa dni później, w tej samej miejscowości, ale w innym miejscu, byłem świadkiem sytuacji, która zmroziła mi krew w żyłach. Jechałem za ogromną ciężarówką z przyczepą przewożącą pnie drzew. Facet tak szybko pokonywał ostry zakręt, że przyczepa tak mocno się wychyliła, że tylne jej koło oderwało się od drogi. Podejrzewam, że przyczyną wypadku, o którym wspomniałem na początku, było niedostosowanie prędkości do ukształtowania, wyprofilowania zakrętu. Nie wiem, za co dostali ci kierowcy prawo jazdy. Jeden pewnie za kiełbasę, a drugi za drewno do kominka. Wiem za to na pewno, że obaj opuścili lekcję fizyki, na której była mowa o środku ciężkości, a przede wszystkim o tym, uwaga, jak wielkie ma znaczenie jego położenie dla stabilności pojazdu. I siła środkowa jeszcze. Jeden w tym czasie pewnie sadził sadzonki drzewa, drugi pewnie ziemniaczki, żeby było czym utuczyć świnki. Ale mieli jeszcze pomocnika, to ten trzeci kierowca, co nie tak dawno położył autokar pełen turystów z Ukrainy. Tak, jestem złośliwy. I może niesprawiedliwy, bo każdy popełnia błędy, ale coś zbyt wiele widzi się tych błędów. Tym bardziej, że w jednym przypadku zginęli ludzie, w drugim zwierzęta, a w trzecim wystraszyłem się ja. No to umówmy się tak upraszczając. Główną przyczyną dzwonów jest nadmierna prędkość. A jaka jest przyczyna dzwonów i dzwoneczków w miejscach, gdzie nie powinno do nich dochodzić? A chodzi mi o skrzyżowania o ruchu okrężnym z wyspą centralną, a często jeszcze sygnalizacją świetlną, potocznie i nieprofesjonalnie nazywane rondami. I daję od razu odpowiedź, zanim zapomnę, jakie było pytanie. Otóż przyczyną jest lenistwo, krótkowzroczność, wygodnictwo, braki w umiejętnościach, złośliwość, brak empatii, nieznajomość przepisów i jeszcze pewnie kilka powodów. A jak się to objawia? Ano tak, że gro kierowców pokonuje rondo pasem zewnętrznym dłużej, aniżeli do połowy jego długości. Co gorsza, wjeżdża na nie już z takim zamiarem, co jest wykroczeniem, tyle tylko, że nie do udowodnienia. I jakie jest rozwiązanie? Dość brutalne, ale skuteczne, czyli za mordę i przy nodze. Czyli tak jak na wspomnianych rondach bodajże świlczy, czyli krawężniki, albo chociaż jak w Rudnej, czyli linie ciągłe. No niestety, jak się nie da po dobroci, to trzeba przymusem. Dobra, to kończę, bo już wystarczy tego marudzenia. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam. Waldek, pozdrawiamy serdecznie, panie Waldku. Pozdrawiamy. Z wykroczenie. No właśnie.